Siemanko, moi drodzy, z tej strony Łukasz M. Dzisiaj na odcinku otworzymy sobie ten oto produkt z kolekcji Premier League 2021-2022. Nazwa Multiset, ale jak zapewne każdy z Was kojarzy, tak wyglądają blisterki te ostatnie, z ostatnich kolekcji, kartonowe, więc dla mnie to taki blisterek. No i zobaczymy, co tutaj nam wpadnie fajnego w środku. 10 funtów ten produkt, 61 kart w środku, 10 paczuszek, karta online kod, więc otwieramy i zaglądamy do środka, jak to wygląda. No i tutaj właśnie jest ta karta z coinsami, 650 coins. I 10 saszetek, które sobie otworzymy. I widzę, że już tu jakaś fajna, konkretna karta wpada. W kolekcji Premier League mieliśmy 464 karty. Najrzadsze oczywiście Golden Balery i Invincible. Karty Ice też są rzadkie, tak samo Diamondy. No i w pierwszej saszetce właśnie wpada karta Diamond. Ferran Torres z Manchesteru City. A na bazówkach mamy Newcastle. Tutaj Tottenham, Ben Davies, De Gea z Manchesteru United. Dumet Newcastle i Gosling Watford. Karta Defensive Rock, Eiling z Leeds i karta Hero Robertson z Liverpoolu. To są na razie te najlepsze trafy. A na kartach bazowych Burn z Brighton, Ramsey Aston Villa, Pickford Everton i Neves Wolverhampton. Karta Elite, Maupai z Brighton. Następnie Hero Pope z Burnley. A na bazówka Højbjerg, Tottenham, Zimmerman, Norwich, Minks, Aston Villa i Lindelöf, Manchester United. Topkeeper Pickford z Evertonu, logo Brentford, ładne te loga naprawdę. No i teraz bazówki, Szar, Newcastle, Rui Patricio, Wolverhampton, Gosling, Watford i Da Silva, Brentford. Defensive Rock, Minks z Aston Villa, Gamebreaker, McTominay, Manchester United i bazówki Evans, Leicester, Watkins, Aston Villa, Hugill, Norwich i Daniel James, Manchester United. 5 saszetek otworzonych, 5 przed nami. Zobaczymy, czy wpadnie jakiś właśnie tutaj Golden Baller. Lightning, Wilfried Zaha z Crystal Palace. Następnie Ice, Firmino, jedna z tych rzadszych kart. Bazówki, Bernardo Silva, Manchester City, Tierney, Arsenal, Lacazette, Arsenal i Havertz, Chelsea, czyli same tutaj kluby z topu. Topkeeper Schmeichel z Danii i tutaj Leicester oczywiście. Logo Southampton, bazówki Rudiger, Chelsea, Dramech, Leeds, Sterling City i Burnley, Lowton. Pochwalcie się, jak tam u Was sytuacja, czy zbieracie tą kolekcję, jeżeli tak, to ile tam Wam brakuje. No i mamy kolejną kartę Elite, Callum Wilson z Newcastle, Fire
Jack Grealish, Aston Villa tutaj jeszcze i karty bazowe. Alderweireld, Tottenham, Cabasele, Watford, Podence, Wolverhampton i Alan Everton. Dwie saszetki do końca. Czy będzie jakaś karta Golden Baller? Top Keeper Emiliano Martinez, Aston Villa, logo Leicester i karty bazowe. Butland, Crystal Palace, Konsa, Aston Villa, Line Up West Hamu i Wydra Burnley. I ostatnia sztuka. Karta Elite Alexander Arnold z Liverpoolu, Hero Will Hughes z Watford i ostatnie karty bazowe. Praet Leicester, James Rodriguez, James Rodriguez, Everton, McNeil, Burnley i Christian Pulisic, Chelsea. A więc moi drodzy, no dużo fajnych karteczek powpadało. Szkoda, że nie było żadnej karty Golden Baller, ale myślę, że patrząc tutaj na te trafy, można być zadowolonym. W tych 10 saszetkach padły fajne karty. Także dajcie znać, co wy myślicie na ten temat. Ja wam dziękuję za oglądanie. Pozdrawiam, trzymajcie się i cześć!